Wiesz co, ja się chyba nie będę pierdolić, od razu inwest... Aha, dobra. Co, od razu inwest na chatę zrobisz? Nie wiem, czy to bezpieczne, ale nie wykluczam, że już mają fortecę, czy chociaż? No, tego nie da się wykluczyć, że mają fortecę. Zauważyłem, że jednak trochę po czasie jednak budują te fortece. Chyba, że heurystyka im się zmieniła. A, a propos heurystyki, jeszcze drogota będzie trzeba dopierdolić. Będzie fajnie. Co, to następna bitwa? No, będą dwie. O kurwa. To przypomnij mi, żebym zrobił save'a po tej. Bo to już obowiązkowo. Mhm. W takiej sytuacji. Niewykluczone, że pobudowali się tutaj troszeczkę właśnie górna prawa strona. Albo górny, albo... No. Albo tam, gdzie idę. W sensie. Dlatego może się tam tak rozbudowywać, kiedy ja mam przepierdolone. Dobra, idę tam. Kurwa, wciśnięty jestem. W ogóle pierwszy raz chyba w tej serii się Dunlap pojawia. Bo ja w ogóle kompletnie nie przypominam sobie tej mapy. Ja się na niej trochę męczyłem. Dobra. Bo jeśli chodzi o trolle, to się nie mam czym przejmować, Boromir ich porobi. A, Boromir ich wyjaśni. O, strzały. Niedobrze. Jest trochę gorzej. Dobra, ja mam dla... A, jakby... Gram... Przecież mam... Misję specjalną. Wiesz co, jakbyś chciał zaatakować, to się nie krępuj. W sumie, bo wygląda to całkiem nieźle. A, no dobra. Tylko sobie znaczy, jeszcze... trochę, teraz już trochę gorzej, ale no dobra. Przygotuję sobie tylko siły. Więc ja nie przygotowuj, tylko jedziesz szturmem, no. Szturmem na klienta. Agresja, stary, agresja. A, agresywny marketing, tak? No. Trollami się nie przejmą, mam Boromira. O ile go zaatakuje. Rów dupę. Atakują mnie, ale mam to gdzieś. Buildera ci jebią. Nie szkodzi. Obowiązuje zasada kto pierwszy. Ujebany! Teraz to se możesz budować fortecę. Ej, Boromir, popraw. Przydałbyś się, bo nie ma kto gonić buildera, wiesz? Dobra, zaraz jest, tam... Dobra, jest Boromir. Albo dobra, nie, bo muszę rozwalić im tę fortecę. Dobra, bo muszę rozwalić im tę fortecę. Wiesz, 5 tysięcy jak pójdzie, nie? Dobra. O, tutaj mam fajne pozycje dla łuczników, bo są takie wzgórza. No, no. Pod warunkiem, że będzie tędy szedł. Wiesz, komputer ma równe... wpada na różne głupie pomysły. No i 5 tysięcy poszło w pizdę. Haha, znaczy nie moje na szczęście. Będę się wkurwił. A ty się wiecznie wkurwiasz. Nieprawda! Napiłbyś się... Kto tu się niby wkurwia, co? Kto tu się... Co, ja się wkurwiam? Jestem chodzącą oazą spokoju po prostu. Ciszaj, pierdolony spokój ze mnie bije po prostu. Bije jak Pudzian Najmana po prostu. Czy co on mu tam robi? Po prostu jestem kurwa tak spokojny, że... Zaraz ci... Zaraz, tak wpierdolę temu builderowi, zobaczysz jak ja jestem spokojny, zobacz. Patrz jak ja jestem kurwa spokojny, gonię go jak... Przestań tak zapierdalać. Jestem kurwa taki spokojny. Będzie mi tu... Czekaj, to jest tunel? Nie, to jest jaskinia goblinów. Będzie mi tu jaskinia goblinów. To jest zwycięstwo i co? I kto tu jest kur... I kto tu jest kurwa... I co? No. I chuj. Widzisz te statystyki? No. Straciłem dwie jednostki. Co? O Boże. A nie, to ty straciłeś dwie jednostki. Co ja... A nie, to twoje statystyki, kurwa. Dobra. Nie ma się na co patrzeć. Chujowe statystyki. Dobra, zapisuj. Cześć, tylko Dunland jeszcze, kto bierze? Królestwo ludzi, no co ci chodzi? Tu mieszkają ludzie, czego ty chcesz? A, bitwa kolejna. To, a, save. Save, Odessu!
Nie. Tu, tu będzie weselej, mam wrażenie. No na pewno. W pełni jak uposażony, więc... W pełni uposażony, jak wygramy, lecimy na Rivendell, nie ma chuja. I akurat Tranduil z łucznikami. Dlatego wziąłem Aragorna, on miał łuczników. Mówiłem, heurystyka. Cóż. Wcale tego nie googluję. Boże, to jest ta mapa. Ja tutaj mam flashbacki z Wietnamu normalnie. Kurma, murwa, kać. Dobra. Pierwsza rzecz, dojebać goblinom. Pierwsza rzecz to zbudować fortecę w jakimś rozsądnym miejscu. W jakim czym? Dobra, niech będzie tutaj. Kurwa, upiór. A dobra, spoko, mam łuczników. A, moce. Kurwa, cofcie się! Okej, co? Dobra, wycofał się. Gdzie leżesz? Czy ty właśnie rozwaliłeś? Tak. To było bardzo mądre. Dobra, dojebły. Mogę to wziąć, czy chcesz ty wziąć? Dobra. Ja mam kasę z goblinów. Bardziej mi chyba zależy na levelu, ale okej. A mi na kasie, bo mówię. Ja już mam na trzecim poziomie Tranduila. A ja Aragorna. I co? No jeszcze jeden poziom i będę mieć morale. O. Ej, chodź tu. Są tu gobliny. No u mnie też. Właśnie te. Dobra. Daj mi wysłać Aragorna przodem, bo jeśli się tu pojawi drogo, to nie chcę, żeby się nie chcę, żeby się agrował na gobliny. Na łuczników w sensie. Dobra. Dobra, weź sobie tego golda. Tu się pobudowali. Obok nas? No prawie. Wiesz co, zaryzykuję. Przygotuj łuczników, chodź. Przygotuj łuczników, może się uda. Wezmę go w tryb bojowy. Ale przytulne gniazdko se tu zrobiły. Dobra, tu się budują jeszcze. A, ja mam już koszary? Budują się. Cyp! A nie, myślałem. Motherfucker! Co jest, kur... Troll. Przyda się postój na zregenerowanie sił. Mogłem zacząć od budowy szkółki, znaczy tej szkółki, łuczniczej. Chyba ja sobie niezły level nabiję na Tranduilu. Zostaw drogota mnie. No to bacz. Za niego będzie dół. To chodź tu to chodź tutaj, bo... No ja strzelam cały czas do niego. Aha, a to spoko. Tranduilem. Kurwa, pajączki. Dobra. W sumie przydałoby się wsparcie. Wakari masz to. Przydałby się jakieś wsparcie w sumie, wiesz? A, on ma teraz przecież. No. O, motherfucker. Co jest? Wyjebał ci z kuli ognia? Wyjebał mi. Dobra, już masz go niedaleko, dawaj go. Niech spierdala. Trzyma się, jebany! Chodź tu, bo pająki! Dobra, idę. Dobra, rozwalam ten budynek. Czemu pająki? Dlaczego to nie mogą być motyle? Robimy only heroes? Ty wiesz, że to nawet może się udać? Jak pomożesz! No strzelam do pająków. Kurwa, regeneruj sobie tego mistrza miecza szybciej. Dobra. To ja w tym czasie koszary wybuduję. Dobra, mi się tam w sumie... Nie wiem, czy ja sobie ten... chyba wybuduję stajnie nad gondorskimi rycerzami, bo trzeba będzie pewnie dobić... Oj.
szczelinę to ma. Bierz trolla. Dobra, zostaw trolla mnie. Kurwa. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. A co zobaczyłeś? Ciemny tunel. Jebko. A, zapomniałem, że on tak lubi. To na niego zadziała? Nie. Pomóż. No cały czas ci pomagam. No i po builderze. Ty to się uda? Czekaj, o, mama stój, teraz. Stój, ocalony. Stój. Stój. Co stój? Chciałem sobie odbudować siły. Jakie siły? Aha, łucznicy, dobra. Spoko, jeden builder mi śmignął, także spoko. To odbuduj sobie łuczników, ja się rozejrzę. Dobra. Rechcę gospodarkę, o, już widzę, że jest co rechcić. Suchy batalion, czy ulepszyć jeszcze coś? Ja miałem, no jeszcze ulepszyć, bo w sumie mamy na to środki. Chyba ty. No, dobra, muszę się rozbudować. Przed co mówię, że ja. Powiedziałeś, że mamy. Ty nie bądź taki komu. Fortaca! Zniszcz to. No kurwa, chciałbym, ale nie wiem, czy ma na to warunki. A dobra. Mam dwa bataliony, może to coś da. Co ja gada, to jest Aragorn. Nie, dobra, to wobec tego spoko. Nie no, ten Aragorn jest kurwa przechuj, co nie? Co nie? Uważaj Tranduilem. Nie wal w bohater. Dobra, poczekaj, cofnij się. Daj go na tryb defensywny. O, może wtedy nie zaatakuje. Coś mówiłem chyba. Nie strzelaj. No. Dałem go na tryb defensywny. Ma zbyt duży zasięg. No dobra, chuj. Będzie ciekawie. Ja czekaj. To było dobre. Ja chcę jeszcze raz. Nie. A czemu nie? No dobra. Zakończ fazę. W ogóle nagrywamy? Nie, godzinę niecałą. Teraz to ci nie powiem, co na to heurystyka. Ja nie wiem, co heurystyka, ale na to, że save. Mhm. Bo w tym momencie dobrym pomysłem byłoby zaatakowanie Rivendell. Ale... Ale... No ten Saruman mnie trochę niepokoi. W sensie, że no rooms. Pierdolnij tu fortecę czy coś. Gdzie? No w Minhiriath. No a co, myślisz, że co się tworzy teraz? Co ty tworzysz? Co ty robisz, człowiek? Nie, bo kwestia jest tego typu. Co zrobią... Dobra. Dawaj Teodena, daj na... Okej, okay, w sumie można, dobra. No to dawaj, grupa Aragorn leci na tu. O, mam tych łuczników. A, nie no, łuczników mam, ale nie ulepszonych, więc nie ma tego złego, sobie na fiuta nie weszło. Co powiesz na brata Rohanu? Chociaż nie. Znając heurystykę, zaatakuje właśnie Minhiriath. Możemy spróbować zająć Karadras na przykład. Nie, wiesz co, ja bym Boromirem i Haldirem zdał na wstrzymanie. Znaczy, bo ja tu buduję fortecę akurat, no to. Bo mogą nas otoczyć, bo już nas trochę otoczyli. Dlatego zaatakujemy Karadras, żeby... I wtedy to my otoczymy ich. Bądź jak Chuck Norris. Wysyła suchego Elronda? No, a nic tam nie mam. No, jakieś tam wsparcie już jest, ale trochę zajmie mi przerzut. To wiesz co, te... O, to wiesz co, to ja zostawię sobie w sumie tych rycerzy... Czekaj. To ja damy tych rycerzy... Rohirrimu w sensie.
Teodenowi, a tutaj wyślemu tego. O, to będzie lepsze chyba rozwiązanie. Bo nie zdziwię się, jeśli heurystyką, chociaż trochę obawiam się, że z Rivendell. Chociaż dobra, Rivendell mogą zostawić. Nie wiem, czy nie będzie walka 2 na 2 w tym momencie, wiesz? Ale zobaczymy. Nawet, że się jeszcze Mordor nie włączył do działań bitewnych, a już czerwona zaraza się rozprzestrzenia. A w sumie zobaczę, jak to wygląda. No, jest jeden Felbis, który leci od Dol Guldur. No dobra, gotowy? Gotowy. Bo ja nie. SPD alarm. O. A, czyli. A, czyli co? A, czyli dobra. No to, no to zapisy, będzie wesoło. No, nie wiem, długo już nagrywamy? No kawałek. 53 minuty. A reszta? No to po... Myślę o całości sesji mam na myśli. No to po 10 minut. Dobra, nieważne. No to... Gorgil i gobliny. Standardowe. No to trzeba będzie uważać. Dobra, jebiemy ich w pizdę. Tylko uważajmy na trolle, chociaż w sumie mamy Borowika, mamy Haldira. Nie będzie źle. Mordercy troli. Łowcy trollów. Jest taki film Łowca troli. Co, pewnie jak on tych ruskich hakerów tam łapią, to chyba o tym. Nie, o łowcy troli. Który poluje na trolle. Na ruskie trolle? Nie, norweskie. No normalnie, gościu poluje na trolle, no. Zamiast na niedźwiedzie, to na trolle w sensie, no, kuźwa. Ja się pierdolę tutaj. A Boże, to znowu... Czy to jest Dunland znowu? A nie? Ja pierdolę. W sumie moglibyśmy sobie pobiec... moglibyśmy sobie pobiec ogarnąć... A może się uda? Ja tam nie raszuję. No to teraz jest gdzie indziej. Dobra, więc buduję sobie wobec tego od razu koszary. Tak, tak, bo tam są wargi, którymi w sumie mogę się zająć, póki no mamy względny spokój. Szybciej, no. Jebzdzidy. Gdzieś tu były. No gdzie te pierdolone wargi? Są na tych wzgórzach tutaj. Jak ja stoję, no, na przykład, to twój będzie z drugiej strony, tylko wyżej. Siejcie tam. Albo pierdolić te wargi. Jeszcze na nich przyjdzie czas. Ja tam wolę sobie ja to sobie jednak chyba zgarnę te wargi, bo zawsze to jakiś bonusik. I od razu już mogę sobie robić woja, bo mam koszary. Więc nie będę z niczym, także no, chociaż tyle. Nie będzie z niczym. Filozof się znalazł. Kurde, wódeczka się kończy. To zły znak. I stand as your captain. Advance. No, jakoś to wygląda. Jakiś off-top? Póki mamy szans, mamy okazję. Póki jeszcze możemy. Ciekawe, kiedy Bleach wyjdzie. Mowy. No, ponoć ma być w 2021. Ale biorąc pod uwagę ogólnoświatowy pierdolec, no to ciężko powiedzieć. W ogóle, właśnie, a propos tego ogólnoświatowego pierdolca, to... Dobra, spoko.
No to właśnie lecą na nas gobliny, także to jest wystarczająco ogólnoświatowy pierdolec. Dobra, lecę tam do ciebie. Dobra, rozumiem, nie rozbudowywać się tam. Dobra, cofaj się pan, cofaj się pan. Boromir się nam chyba, Boromir jednak mi się przyda chyba za chwilę. Dobra, on zaraz będzie rozstrzelany. To. To skórki. A gdzie on jest? Robię Kansai do Rifto ze mną wokół mojej fortety. Kurwa, dobra to. No idź na pizdę, dziękuję. Tłuką nas. Kurwa, tanie się ci żołnierze. Kurwa, który to już raz Kaldirem gram w tej sesji? Któryś. Czemu się agrują na nie Haldi, a w sumie? Dobra, jakoś sobie poradzimy. Nie no, nie jest żart. Dobra, zaraz się zderzą z moją fortecą. Muszę zacząć się jakieś. Muszę zacząć mieć gdzie budować. Oj. Gdzie wybiegnie? Dobra, Boromir. Zbieraj kaskę. Biorę trolla. On też go przewraca? Nie, nie przewraca. To jest... Kurwa, ma ale... tempo. Ma tempo, co nie? Na którego masz już? Piąty. Na... To ja muszę jeszcze popracować nad tym piątym. Właśnie po to tu jestem. Coś mnie atakuje w fortece, czy mi się wyda... Czy mnie wluja robi? Pewnie, że mnie... Zajmij się trollem, co? Albo już nic. Dziesięć... Aha, dobra, buduję gospodarkę, okej. Okay. Na siódmym. Co na siódmym, morale? Nie, strzałem ma. O. No Haldir nie ma jakoś zbyt, jakiś zbyt mocno napakowany, nie jest, nie? No nie jest, nie jest. To fakt. Dobra, przygotuj chorążych. Chorąży zawsze zaciąży. Chciałbym. Żeby zaciążył? Nie no, jak się czujesz gotowy, no i co? Nie, Haldir, ty postrzelaj sobie teraz z łuku trochę. Perefereku. Co, ja sobie chyba zaraz zacznę zbierać na Gandalfa, bo... Aha. A bo chuj, nieważne. Dobra, to chyba jest znak, że na dzisiaj wystarczy. Chociaż nie wiem, jak długa będzie ta sesja. Ile my nagrywamy? No już mamy ponad godziny chyba. No to może, no, no to już chyba styknie, nie? Dobra. Już potrafiliśmy nagrywać po 3, ale to, dobra. To by było na dobra, dzisiaj, to chociaż wróćmy do lobby czy coś. Po co? A, dobra, fakt. No to, dobra, to jest... tak wygląda mapa Śródziemia w tym momencie, ja sobie pokażę. Będziemy musieli oczywiście cofnąć tę walkę, bo ten. Ale mamy zapisane, bo ten. No to no. Chyba tyle, nie? No, ten. Mówił Marszal. Mówił Drakon. I życzymy wszystkim widzom miłego wieczoru. No i cyk.